Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku z trasy na targ. Jedziemy na bazar angielski, tak zwany Bootfair. Bootfair, niektórzy mówią Carboot. Obie nazwy są poprawne, jednak Carboot to był kiedyś giełda samochodów, także bardziej poprawne jest Bootfair. Jedziemy sprzedać nasze graty, które gromadziliśmy przez te wszystkie lata. Tutaj mało ich widzicie akurat, wszystko ale... Wszystko jest w garażu. W garażu jest tego pełno. Polega to na tym, że się rozstawiamy w samochodzie, po prostu samochodem ze stołami i rozkładamy sobie swoje rzeczy, a ludzie chodzą naokoło i patrzą, co ich interesuje i po prostu kupują. I tak nic nie zarobimy, bo te wszystkie rzeczy kupiliśmy kiedyś, wiecie, za o wiele większe pieniądze. I w sumie fajne doświadczenie, nigdy tego nie robiliśmy, nie handlowaliśmy nigdy na takich targach, także chcemy zobaczyć, jak to wygląda. A Was zapraszam na odcinek. Jedziemy. Dobra, dojechaliśmy na miejsce, kolejka wielka i co ciekawe, tam już stoją ludzie, zobaczcie. Czujemy się, bo już oni już czekają, żeby kupować. Tak, także podejrzewam, że niektórzy będą nam pomagać rozładowywać wszystko. Zobaczymy, ale musimy to zrobić tak sprytnie, także myślę, że w ogóle pożyczyliśmy sobie z firmy stoły, dwa duże dosyć. I myślę, że zrobimy tak, że rozłożymy stoły, wyciągnę wszystko obok stołów i to sobie będzie rozkładać ubrania. A ja będę rozkładał wszystkie te szpargały, co mamy na sprzedaż. Też tak myślę, tutaj mam specjalnie wieszak, zakupiłam na tą okazję. Wieszaki na ubrania tak samo i... A ja założę sobie szelki na klatę, kamerę. Wiecie, ludzie pewnie się będą zastanawiać, co ja robię w ogóle. Czy nagrywam pod względem ochrony dóbr, czy... No raczej nie będą się domyślać, że mamy kanał na YouTube i nagrywamy to dla Was, prawda? Zobaczymy. Ciekawe, kiedy nas puszczą. Jest godzina... To jest w ogóle popołudniowy Bootfair. Jest godzina 9.29, 9.30 wpuszczają. I to jest właśnie najśmieszniejsze, że oni wpuszczają od 9.30 ludzi, którzy się będą rozstawiali, żeby sprzedać rzeczy tak jak my. I my stoimy teraz w trzypasmowej kolejce, a tam stoją ludzie, ja nie wiem, o której oni godzinie tam stoją, żeby się wbijać już jak najszybciej i kupować. To jest też niedorzeczne. To są tak zwani łowcy okazji. I oczywiście nie mamy ciśnienia, żeby sprzedać niektóre rzeczy, które są dosyć wartościowe. Nie mam zamiaru ich puścić za bezcen. Chcę po prostu zobaczyć. Zobaczcie, niektóre rzeczy typu gimbal, miałem jakieś tam alarmy wędkarskie, ale w sumie ich nie wziąłem, bo one są, nabierają na wartości. Ale niektórych rzeczy po prostu nie oddam za bezcen i zostaną na sprzedaż, na licytacji, na internecie. Czekamy. Wiecie, my tak naprawdę mamy mnóstwo dobrego towaru, fajne kołowrotki, mikrofony, inne rzeczy. I trochę robimy na zasadzie tutaj dziewczęcy kącik, a tutaj coś dla panów. O, w sumie nie wiem, czy ja to sprzedam. Może mi się przyda? Zaczyna się. Poduszeczka do samolotu, na strzelnicę, proszę bardzo. $5 if you want. Usually cost about $20 at least. Ta jest za 3 dyszki, ona kosztowała... Yeah? Okay. Okay. Yeah. 3 dyszki, ona kosztowała 400. Masz piątkę? Masz, no. W kieszeni mi się włączył. To jest rzeczny feeder, bardzo mocny, wiesz? Siłkili change. Dzięki. A czekaj chwilę. That's for batteries for the drone. Bo jeszcze do tego są to, trzy końcówki wymieniane, wiesz? To jest nówka, ona nigdy nie była używana. Ojciec będzie zadowolony, bo to jest japońska oryginalna wędka, wiesz? Dzięki. To jest Garbolino, which is genie one, is not, you know, like... I will take them out. If you want, you can take them out. You can have for $2 each, or whole for $3 if you want. $2.50 the lot? Yeah, will do. No. Thank you. Cheers. Ale dobrze nam idzie. Znaczy ty jeszcze nic nie zarobiłaś chyba, co? It's actually quite good rod, it's Garbolino. But the problem is, the mouse eaten the handle here. That's why it's so cheap. It's brand new, it's $40. This one is for the tenner. And the mouse is dead. Mouse is dead, I bet. Excuse me. How much is this? That's table, 10 pounds. Okay.
It's aluminium table. Thank you. And that's what I've been using for the magnet on fishing on the river for scrap. Did you find anything? Yeah, scaffolding stuff. Oh, somebody dumped it to the river, yeah. There's none inside that one. Oh, I will find it. Yeah, that's exactly what I want, one of these. That is literally it. Perfect. How much is this, please? £3. Adventure belt attachment. I need. Yeah? Work. Yeah. Can you change to tenner, darling? Yeah. There you go, the result. Thank you very much. Lovely, thanks, guys. Thank you. Powiem wam, że podoba mi się handlowanie. Ja jestem żywiole. That's for a camera, yeah? Yeah. How much is it? £10, never used. A little bit rusty, but yeah. £30 new, yeah? They are 15, because that's Fox fishing brand, yeah? They are the proper ones. Powrotek do wędki? Jest i to Shimano oryginalny. Shimano robi najlepsze kołowrotki. On jest częściowo magnezowy, na przykład pokrętło i w ogóle. Masz tutaj jeszcze. You got this one, where you put your rods, yeah? Like this, yeah? Then you put this one. And you bang it to the ground, yeah? And you got two rods, yeah? Na razie to wygląda tak, że nie możemy nawet rozłożyć wszystkiego, bo za duże zainteresowanie. Dobra, teraz jest luźniej, to rozłożę ten stolik. To jest siatka do bagażnika do samochodu, wiesz? Troszeczkę, moi drodzy, nie mamy czasu nagrywać nawet. Ale to nic. Staramy się jeszcze rozkładać wszystko tak naprawdę. O, dawaj. Palamy muzyczkę. Tak wygląda nasze stoisko, mamy właśnie chwilę breaka. Nawet się nie zdążyliśmy rozłożyć. Tak? Nawet nie zdążyliśmy sobie rozłożyć markizy. Tak to wygląda. Jest mnóstwo tutaj samochodów, dużo ludzi. Tam się wszystko dzieje. Z tego co widzę, są straszne tłumy. Nie spinamy się. Jak się uda, to się sprzeda. Jak się nie uda, to się nie sprzeda. Przyjedziemy następnym razem. Nie chcę daleko odchodzić, żeby Karola tam nie zostawiać samego, ale no, powiem wam, że niezłe targowisko tu się dzieje. Później, jak będę miała chwilę, to się przejdę trochę z kamerą. Po ile te piękne perfumy, panie? Po 5 zł. Jak nam idzie? Jak myślisz? W złym miejscu jesteśmy, nie? Troszeczkę. No, tam się wszystko dzieje. Nie chodzi, nie? To prawda, jesteśmy na końcu. Ale to nie ostatni, nie? Dokładnie. Jeszcze mamy trochę tego, to potrwanie. Ja idę w tamtą stronę. Karol tam dobrym dealerem jest, ale ja z tego co widzę, to tutaj jest mnóstwo ubrań i te ubrania się kompletnie nie sprzedają. Ja ostatni raz na takim butlerze byłam jakieś 4 lata temu. Myślałam, że to trochę inaczej wygląda. Pan miał tam piękne dłuta do drewna. Ale tu jest wejście i ludzi cały czas przybywa. Takie butwery trwają po kilka godzin. Także jeszcze może się uda. No i co tam? Mnóstwo badziewia. Bardzo dużo ubrań jest wszędzie. Więc w sumie się nie dziwię, że się nie sprzedają, bo są praktycznie na każdym stoisku. Mnóstwo jest w ogóle dziecięcych rzeczy. I kilka samochodów z wędkami. Jeden koleś tam ma po prostu tam, z 30. Widziałem, no. Nie, to ten, co ty, to tam, jest tam jeden, dalej jeszcze jeden, który ma po prostu całe auto oparte. A ja wszystkie sprzedałem. No, widzisz? Bo są porządne, a nie jakieś badziewne. I tak wygląda nasze targowisko, bo w sumie nie robiliśmy wam żadnych zbliżeń. Mam jakieś tam tostery, gaz, tost, no, następny toster. Tu są moje gadżety, kaski i inne, wiecie, jakieś kabelki różne, które się zbierało przez lata, uzbary, mikrofony. Klawiatura, jakieś siatki, pułapki na kraby. No jest tego dosyć sporo. Statyw, którego nie używam, kołowrotki. Czy kołowrotki już, w sumie większość rzeczy już jest sprzedana tak naprawdę. Ja nie znam tych Państwa, ale zaraz mam bardzo milik, bo będzie się bardzo ładnie uśmiechać. Na gorodzie stają tak. Darmo, kolczyki i lalkę.
One też w bramkach chyba są dla mnie, ale nie wiemy, musisz ją poprzebierać, żeby zobaczyć. Co to jest? A to musisz sama wymyślić, co to jest. Troszkę tutaj nam się puściutko robi, co prawda nie u mnie, ale Karol tutaj jest... Ja już po robocie. Pokaż zakwę. Co tam masz? Bo ja widziałam, że tam grubo, proszę Państwa, tutaj ja ułożyłam. No, ładnie, będziemy sobie liczyć później, także no... Będziemy liczyć, ale sprzedaliśmy myślę prawie połowę, nie? No, szczególnie Twoich gratów, no nie? Tak jest. Co prawda ciuchy nie poszły, takie wszystkie nam się pójdą. Ale grunt, a jeszcze Karol do mnie wczoraj mówi, że a to co, to ten, to wszystko razem, ten, nie dzielimy się po połowie, bo myślał, że moje ubrania pójdą, nie? A to wszystko jego poszło, także sorry kochanie, no. To co moje, to i twoje. Szczególnie za 3 tygodnie, to już w ogóle. Ale ustaliliśmy też, że za zarobione pieniądze zatankujemy sobie auto w drodze do Polski za tydzień. I idziemy na obiad dzisiaj, po tym jak już to sobie się stąd zwiniemy za jakąś godzinę chyba, tak? Tak, a że dawno nie byliśmy w żadnej restauracji, bo oszczędzamy pieniążki, to dzisiaj jednak przez to, że udało nam się troszeczkę wytargować, nie zarobić, bo tak jak wam mówiłem, na tym straciliśmy tak naprawdę. Tak, na przestrzeni się lat. Tego pozbyć po prostu, więc... Że mamy obiad i tankowanie. Może kilka baków paliwa, zobaczymy. To prawda. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że największym zainteresowaniem cieszy się nasz kamper. I wiedzieliśmy, że to spowoduje, że tutaj ludzie będą przychodzili i się zatrzymywali po prostu przy nas, także jest to dodatkowa reklama na pewno. I bardzo jest mi szkoda Państwa, którzy siedzą przed nami, czyli tutaj w tej chwili za mną, teraz za plecami po jednej, po drugiej stronie, bo widzą zainteresowanie u nas, a do nich nikt nie przychodzi. No i jest mi trochę ich szkoda po prostu, bo nie dość, że są w pełnym słońcu, to jeszcze tam niewiele tam mają ciekawego do sprzedania, no ale życie. Dobra, zakończyliśmy targowanie. Tutaj mamy pół słoika drobnych. Zobaczcie, ile kasiurek. Ha! Dobrze, kochanie, że ten, że ty powiedziałeś, że to wszystko nasze wspólne. Tak, tak, tak. Wczoraj tak powiedziałeś. No tak, tak, tak. I tutaj, ile to mamy? 80? 380 mówiłam, no. Tak. I tutaj tak myślimy, bo to są głównie funtówki, dwufuntówki i takie, wiecie, większe te monety, także wartościowsze monety. Także myślę, że to jest 5 tych będzie. Może być. Także mamy dziś mniej więcej 430 funtów, co nam starczy na 2 baki, żeby dojechać do Polski i na obiad dzisiaj. Tak jest, także o, jeszcze 20 się schowałam. O. Także jedziemy! No ponad, około 450 funtów powiedzmy, no. Ale będzie smaczny ten obiad. My jedziemy teraz, gdzie jedziemy? Nad morze chyba, tak? Nad morze, jedziemy do Hastings. Wszyscy już się powoli zwijają stąd, a my ruszamy. Bus przygotowany. I powiem wam, że w sumie na początku spodziewaliśmy się, że będzie gorzej. A później na samym koniec, jak zobaczyliśmy, że połowy rzeczy nie ma tak naprawdę, to okazało się, że było całkiem fajnie. Karol mówi, że gorzej w sensie, że nic nie sprzedamy, tak? Tak, ale z tyłu głowy o wiele mniej rzeczy posiadamy, co jest lepsze. Jeszcze po prostu nie jeden butwer przed nami, żeby się tego pozbyć. Tyle, wrócimy. Nie będzie graciarni. Tak się zastanawialiśmy, czy jechać na samo wybrzeże, żeby szukać parkingu, bo pewnie wszystko jest zajęte. Udało się, zobaczcie. Fartem. Jesteśmy na plaży. Możemy sobie nawet otworzyć drzwi z boku i posiedzieć, coś fajnego zjeść. Ale idziemy szukać czegoś konkretnego do jedzenia. Jeszcze nie wiemy czego, ale coś na pewno znajdziemy. Chyba rybę, skoro jesteśmy nad morzem. Chodźcie z nami. Funt 50 do jutra rana, także niedrogo, jak na lokalizację. Właśnie myślimy, gdzie iść, czy iść tam, czy bardziej w stronę mola. No pójdziemy na molu, bo tam widać jakieś budki, ale najwyżej się po prostu wrócimy, gdzieś tutaj coś poszukamy do jedzenia, nie? Tak, idziemy na molo, zobaczyć, co tu się dzieje. Widać, że więcej jest tutaj rzeczy do kupienia niż do zjedzenia. I jakieś tam atrakcje dla dzieci. Dobra.
Doszliśmy na koniec. Ale tam jest przyklejone jedzenia. Pięknie. W sumie czujemy mniej więcej, że to jest jakieś 10 stopni mniej niż tam, gdzie byliśmy wcześniej. To jest główny powód, dlaczego tu przyjechaliśmy tak naprawdę. To jest naprawdę upalny dzień. Tutaj jest fajna włoska, ale niedługo jedziemy do Włoch, także odpuścimy sobie. Do Turcji jedziemy czy nie? Nie. To może do tureckiej? Możemy. Znaleźliśmy i szukamy. W sumie nie sprawdzaliśmy tego wcześniej, ale ta restauracja, w której jesteśmy, ma opinię 4,9 na 5. Powiem wam naprawdę, rzadko kiedy się zdarza tak, nie? Wjechało czekadełko. Dobra. Smakuje grillem. To było na grillu, no. No to jest bakłażan. Zobaczcie, kurczak, baraninka, fajne sosy, sałatka i ryż. A ja mam kalamary smażone w panierce z sałatką i z jakimś sosem. Tatarski. Dobra? Dobra. I powiem wam, że całkiem przystępnie jak na ten czas. 43 funty. Jeszcze dostaliśmy cukierki chyba. Są chyba te różane takie, gawarenki, aha, no. Nie? Bardzo często je dają właśnie na koniec tych tureckich restauracji. Galaretki, nie? Super. Pojedliśmy, popiliśmy. Czas wracać. No ciekawa Tesla. Sklep z kaczkami. No już, otwórz. Otworzyłam. Żeby nie wybuchł. Wybuchnie teraz gorąco. No. Dobrze, moi drodzy, my sobie wracamy w fotele, jeszcze troszkę się porelaksujemy tutaj. Popatrzymy sobie na to, co tutaj mamy z tej strony. Mnóstwo szpargałów sprzedaliśmy, tak jak widzieliście. Także było naprawdę super. Fajny kupiliśmy dzień. Sobie za to obiad, mamy na dwa boki. Mamy na dwa baki paliwa do Polski. Pogoda fajna, jak widzicie, miejsce mamy super. A z wami się w tym momencie żegnamy i dziękujemy, że byliście z nami. Jak zawsze, dziękujemy. Merci i do zobaczenia. Za tydzień. Trzymajcie się, cześć.